W tej chwili epoka, która naprawdę oducza ludzi myśleć. Czy one mają dobrze? Nie są pijane przede wszystkim? Nie. A dobrze mają tutaj, tu? Tak. Tak? Tak. Nie. Ja się nie boję, braci, roję krym, cym, cym. Nagle zaczęłam dostawać listy, że coś takiego mogło powstać w PRL-u. I to jest, wie pani, zabawne, bo ja na promocji tych moich płyt, które wydałam, Kurtyna w górę, dziewczyna zapytała mnie, jak pani to robiła, że wtedy przecież nic nie było, nic kompletnie, a pani robiła takie kabarety. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom, dobry wieczór paniom, witam państwa jak zwykle, niezwykle, to nie na moje nerwy jest. Dobry wieczór państwu, więc jak już zaznaczyłem, witam państwa niezwykle serdecznie w kabarecie studia 2. Dzisiejszy program będzie obfitował w mnóstwo różnych niespodzianek, a więc pokażemy państwu defekator, prasę wysłodkową i bał, proszę państwa, korbowy, gigantycznej wprost długości, przywieziony z Japonii. Z Japonii? Ja się troszkę zdenerwowałam i powiedziałam jej, że tak, proszę pani, nic nie było. Myśmy jedli musztardę i zapijali octem. I tak panią wyedukowano. Nieprawda, w tamtym okresie kultura była na bardzo wysokim poziomie. Chodźaj, ślub, stoliczku, nakryj się. Nie ma porównania z dzisiejszą tandetą. Mnie bardzo smuci właśnie to, że my ciągle mówimy, że zamiast programu jest oglądalność. I to jest po prostu tragiczne, bo oglądalność jest jakiś syndrom inżyniera Mamonia. To, co się widziało, to się najbardziej podoba. Za tym pustym stepem miasto jest ogromne. Dla nas dwojga tam zbuduję piękny dom. Jeżeli się zaproponowało w latach 60. kabaret starszych panów i ludzie to oglądali, mówi się, bo nie mieli innego wyjścia. Mieli. Mogli iść do kina, mogli przerzucić się na inny program, prawda? Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Kulturę zastąpiła piłka nożna. My po prostu zmarginalizowaliśmy kulturę polską. Ona nie istnieje w tej chwili. W tej chwili mamy telewizję najgorszą, jaka była od wielu, wielu lat. Nie było takiej telewizji. Naprawdę w latach 70. ja byłam na stażu we Francji i zdziwiłam się miałkością tamtej telewizji, jeżeli chodzi o programy artystyczne. Natomiast publicystykę oni mieli świetną wtedy, no bo nie było cenzury, więc u nas wszystko leży w tej chwili. Publicystyka i artystyczne sprawy i filmy i no, programy rozrywkowe, tragedia. Co my mamy w zanadrzu? Królika. Nie, który był. Co to już mamy? Kobieta guma. Była. Dwóch baronów apokalipsy. To byli. Było też. Barataria. Też była. Wąż była bzdura. Było. Kot, sowa. Idiotyzm. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. A żyjecie sobie pewnie, jak gdyby nigdy nic. Ja się śmieję, że parafrazując Moczewskiego, że taki będzie naród, jaka będzie telewizja. Halo, dobry wieczór. Za fryzkę. Dobry wieczór, dobry wieczór. Żadnią. A żyjecie sobie płynie, jak gdyby nigdy nic. Składam. To ona. Bierzemy jakieś formaty głupie, jakieś turnieje formatowe beznadziejne, podczas gdy zlikwidowano wielką grę, która była polskim świetnym teleturniejem. Ja z przyjemnością, z zadziwieniem, z przyjemnością patrzyłam jakiś tramwajarz z jakiegoś miasta, wszystko wiedział o Beethovenie. Niech się nikt nie wywisza, niestety, bo nie tylko profesor może spływać w kajaku. Wspaniałe rzeczy były, naprawdę. I to zostało zlikwidowane, bo oglądalność, bo to oglądają, młodzież tego nie ogląda. Ogląda, to nieprawda, że pogoń za tą oglądalnością zrobiła to, że my pod publicie wszystko robimy, że to, co się poda, po prostu to jest takie kokietowanie najgorszych gustów motłochu. No, mamy jeszcze zdjęcioła. Co on zgłupiał? Panie Jarku, znajdź pan coś ciekawszego, nie ma pan nic w zanadrzu? Dzięcioła jeszcze mam.
ale to nic na to się, nie wiem, nie wiem, czy się coś poradzi. Jedziemy po równi pochyłej naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o kulturę. Ale mam nadzieję, że właśnie Kino Polska jest mi bardzo miłe, bo przypomina taką świetność polskiej kultury, naprawdę. My widzowie prosimy o coś wesołego albo tercet pana Dziewiątkowskiego. Właśnie.